No dobra, można mówić. Bo... Chciałem panie Franku pogratulować, bo pan jako Nestor tutaj hodowców z Gugowa, synem, efekt nieprzeciętny, bo jest gołąb trzeci, ósmy w Polsce, a trzeci w Kaldę. Chciałem uhonorować złotym medalem pana, bo to zasługi są do sportu gołębiarskiego, niewąskiej ziemi tutaj lubuskiej. Dziękuję. Tutaj Marcinowi też wszystkiego najlepszego. Ja bym też chciał, bo... ja bym też chciał uhonorować od razu Marcina tutaj. I gratuluję super wyniku. Tutaj od nas masz też z klubu masz od razu medal za zdobycie takiego pięknego wyniku. Medal olimpijski. Olimpijski i w związku z tym no, poprzeczka stoi na wysokim poziomie. Panie prezesie, proszę wręczyć puchar imieniem generała Maczka. Dla młodego już adepta, bo w sumie on teraz już grob ponosi. Wspija śmietankę ojczulka, który wyhodował te gołębie. A szczególnie generała Maczka, no, temat Brukseli, temat Polski. Panie Franku, może kilka słów na temat tego gołębia, jak się go wychowali. Co to za gołąbek w ogóle jest? Tak. Iloletni? Młody? Samiczka jest z 2006 roku, została wychowana po jednym z najlepszych tutaj lotników, które były na gołębniku, po starym szymlu. A jej matka po prostu była wychowana też z krzyżówki na starego tego szpaka, a ojcem był oryginalny gołąb Van de Veen. On miał. Od Ayerkampu. A matka? Ojciec. A matka była zakupiona tu od takiego starszego hodowcy, która dała wiele wspaniałych gołębi. Tak, Miśka. Ale nie wiadomo, że jakich to gołębi była. Ojciec jako 9-letni gołąb miał jeszcze 10 konkursów u nas tutaj w Sarii. Aha. Jako 10, czyli jeden z najstarszych. Czyli matka to jest polskie gołębi, solidna lotniczka, rozbudowy gołąb. One mogą się wywodzić z hodowli tatka Jęczaka. No to znam tego, był prezesem, Jarek mój Miśki, kolega, ja z nim rywalizowałem. Jarek Nieboszczyk Miśko właśnie miał od niego gołębie i były już paki i tam. No w latach 70. rywalizowałem statkiem Sławie, lotując. I czasem miałem ja lepiej, czasem on miał lepiej. Później mistrzem okręgu był, później miałem przerwę, co mam, lotowałem, znamy ten temat. Tam jest jeszcze jak tego, to on z chłopakiem przywiózł taką samiczkę, szpaczkę też, nie? Super, latała, tylko miała wadę skrzydła. Ale jeszcze, już mieliśmy nie lotować, ale włożyliśmy tak. Jeszcze raz i ostatni raz już nie. Czyliście na tego gąbka, że będzie jakaś pierwszy u was w tej hodowli, czy jakiś inny gąbek jako pierwszy? Tak, nie tego, ale raczej nie. Nie była faworytka. A która była na liście? Oj, nie wiem, naprawdę. Pierwsze piątce była? Tak, no, chyba tak. A, to, no to już macie gołębia z pierwszej piątki. Robert też ma z pierwszej piątki? Tak. No czyli rywalizujecie o serię, można powiedzieć, mistrzowską dwójkową Kaldę. Teraz czekać i wkręcać. Szybko się ubija. No jeszcze przed lotem do Barcelony była na lotach wszystkich, nie? Nie wiem ile ma konkursów, ale w tamtym roku miała 8 konkursów, nie takie czy. A ma w tym roku jakiś konkurs tam ponad 800? Nie, bo takich lotów już teraz ale 700 w tego roku? Nie, bo akurat nie lot Barcelona i było wkładanie na... Aha, rozumiem. Czyli panowie tak, jak chcecie realizować o najlepszego lotnika z Roberta lotniczką, bo ona powtórzyła. Pierwsza była z tego Reims z Francji i teraz powtórzyła z Francji, z Francji Barcelony, nie? Po Francji. Czyli ma dwa loty czołowo, to musicie przygotować na 6 sierpień. Na Monteban 1300 km lub na tysiączkę od Pucha Herbotsa. Zapraszam serdecznie, jak nie tego, to innego gołębia dać. Dziś to na pewno coś przeszykujemy. Dzisiaj mamy akurat lot 750 km, tam są wysłane gołębie i raczej damy coś na pewno. No pogoda jest super, to dzisiaj nie powinno być lepiej. Tam też mogę brać udział. I powiem tak, to jest ponad 1000, to nie za bardzo, bo Niemcy na to krzywo patrzą. Jak bo... przyleci jeden ptak, jak nie zabij jednego, to... Dzisiaj oczekujemy na gołąbki. Ile gołąbków zostało wysłane? Jego ten lot? 29. No gołąbki powinny około 14-15 godzin mniej więcej być. Ostatnio były bardzo szybciutko te gołębie z wiatrem, nie? No, to powinny być, ale czekamy, bo w każdej chwili się może pokazać. Spodziewamy się w każdej chwili. No, bo lecimy razem z jednej kabiny z budowy. Z jednej kabiny. Nie ma sobie razem puszczamy. No. Aha, to co? Tak, rejonowy lot. Rejonowy jest grupa wydarzenia. 10 wypuszczonych. 10 co zostało wypuszczone. Przy dobrej pogodzie. No i tak z ciekawości, panowie, ile kosztuje u was po tej szampiące jajko, w razie czego takie gdzieś nawet... Może ją przynieść, pokazać. O, proszę bardzo. To właśnie o to chodziło. No to pokażę się głębia. Już przynoszę. Jeszcze była taka sprawa, staliśmy z kolegą po 20, tak. 1, 15, idzie go tamto. Ja mówię, jest drugi. A to rocznie jak przyszedł z zaległego lotu, w nocy, ciemna noc, taka zakuszenia. I mają tendencję do nocy. No ona przyszła i to przyszedł jej sam przyszedł.